Witam, tu Alistair na Elonie. Planowałem przenieść się na inną wyspę, ale może jednak przyjmiemy questa wpierw. Hej, widzę złoto w twojej sakiewce i błysk w twym oku. Jedno i drugie mówi mi, że pragniesz kupić coś niezwykłego i wspaniałego. Tak się składa, że trafiłaś na właściwą osobę. Mam wszystko, czego potrzebujesz i dużo więcej. A ty? A kim ty właściwie jesteś? Pozwól, niech się przedstawię. Jestem Lew Klisan. Wędrowny kupiec. Sprzedaję unikaty i cenne przedmioty. Sprowadzone z najodleglejszych i najdzikszych krain Teany. I nie tylko, hehe. Szukam pracy, może potrzebujesz usług najemniczki? Pokaż mi swoje towary. Ja znam to imię. Mój mentor, Bill Gilbert, wspominał mi o tobie. Pamiętasz go? Już sobie przypomniałem. Przez chwilę nie kojarzyłem imienia, lecz już pamiętam. Spotkaliśmy się z tuzin lat temu w Demonii. Rany, jakież on tam robił zamieszanie. Wyobraź to sobie. Jakiś tępy bohaterzyna z zapyziałego świadka przybywa i pokonuje samego Bala. Nie do wiary. Nie waż się nazywać mojego mentora tępym. Przepraszam, dobrze. Wiem, że na pewno się martwisz, lecz nie mam pojęcia, gdzie on jest, ani co się z nim stało. Musiałem dość szybko zwijać się z demonii, gdy cała reszta demonów wdała się w przepychanki. Oto, kto wypełni pustkę po zniknięciu arcydemona Baala. To było straszne, wręcz nie do opisania. Szukam pracy, może potrzebujesz usług najemniczki? O rany, ile tu będzie czytania? Tak, mam pewną drobną sprawę do wykonania. Parę lat temu zostałem uwięziony w jednym ze światów i miałem o tyle pecha, że straciłem cały swój towar. Cóż, musiałem jakoś pokryć straty, więc gdy spotkałem generała Sargatasa z demonów Shattery, zaproponowałem mu kupno duszy, a konkretnie mojej. Co innego miałem na sprzedaż. Proponował dobrą cenę, a jeśli chodzi o duszę, cóż, i tak niczego wielkiego z nią nie robiłem. Tak więc dobiliśmy targu i od chwili, gdy tylko dokonaliśmy transakcji, zacząłem mieć niezwykłe powodzenie w interesach. Moje inwestycje przynosiły takie zyski, o których wcześniej nawet nie marzyłem, skoro nie powstrzymał mnie już strach i wątpliwości. Wdawałem się w ryzykowne interesy i za każdym razem odnosiłem sukces. Talentem kupieckim wręcz dorównywałem bogom. Lukratywne kontrakty same pchały mi się w ręce. Pewnie zapytasz, czego jeszcze mógłbym chcieć? Cóż, ostatnio ogarnął mnie jakiś nieznany żal i padłem ofiarą niewyjaśnionych wątpliwości. Czuję, że w moim życiu brakuje czegoś ważnego i boję się. Co generał może zrobić z moją duszą? Nie chcę zostać niewolnikiem na całą wieczność. Chciałbym, żebyś udała się na Shatterę, znalazła generała Sargatasa i przyniosła mi duszę z powrotem. Jeśli pragniesz złota, dobrze zapłacę. 31500 i 3600 doświadczenia. No głównie doświadczenie jest dla nas ważne. W porządku, zrobię to, jeśli jesteś na tyle głupi, by sprzedać własną duszę demonom. Sam powinieneś się z tego wykaraskać. Ja nie mam zamiaru się w to mieszać. No nie, no zrobimy to. A co ty masz na sprzedaż? Ogromny złoty pierścień z ozdobnymi ornamentami. Plus 5 do intelektu i 30% mniej złota po walce. To jakaś lipa. Tu nic ciekawego. Tu też i tu też. No jak na handlarza to raczej nic ciekawego dla mnie nie masz. Jeszcze rozpoznajmy, co tutaj można zwojować. Trochę silniejsi.
i tu pewnie, nie, myślałem, że olbrzymi ent zasadzony głęboko w ziemi, ale w sumie on nie ma żadnej opcji, żeby chciał ze mną porozmawiać. No właśnie, nie ma żadnego znaczka. Tutaj. Mroczny Moro. Nie, no nie będę z nim rozmawiał, nie chcę go prowokować, ale w ogóle to jest ktoś, kogo można zrekrutować jako kawalera dla mojej księżniczki, ale ja na razie wolę tego, którego mam. Oj, tutaj zabójczy. Chciałbym odbić zamki, ale to też jest raczej strasznie trudna sprawa. Tutaj byli niezwyciężeni. A tutaj... też... Tych na razie też nie będę ruszał. No nic, to w tym miejscu zakończę odcinek, a w kolejnym udamy się na inną wyspę albo kontynent. Trzymajcie się.